Mamy tutaj samiczkę z rewelacyjnym oczkiem. O. Piękna samiczka z mojego rozpłodu. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Dzisiaj gołąbki, które wysyłam kolegom. Także miłego oglądania, troszkę o nich na szybko opowiem. Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, wszystkich sympatyków mojego kanału. Dzisiaj będę tu wysyłał kolegom młódki i zaraz wam je tutaj zaprezentuję. Tutaj są młodziaczki i zaraz pokażę wam, jak wyglądają. Tak sobie tu siedzę, mamy piękny dzień. Tak więc tutaj prezentuję, myślę, że to będzie samiczka. Ma już 3-4 lotki zrzucone, więc fajnie pójdzie na wiosnę w parę. To tu jest tych moich gołąbków rozpłodowych. Jest to samiczka po mojej 577. 577 jest wnuczką starego Van Luna, ale najważniejsze, że sama jest super lotniczką. Zrobiła mi 21 konkursów, 2 sezony lotowe, w tym 500 maratony, bardzo dobrze. Także świetna samica. Jest to Stol Van Loon. Także tu taką samiczkę koledze, to jest jedna parka. Tu ze znacznikiem będzie. Jedna para będzie ze znacznikiem. A, także w ten sposób wygląda samiczka. No i tutaj mam partnera do tej samiczki. 3-6, czyli też 4 lotki zrzucone. Przepiękne oko, nie wiem, czy widać. Też ze sztoli. Także pięknie się już pierzy. O, w ten sposób wygląda. Samczyk. Oko ma rewelacyjne. Także ładny samczyk. I teraz dwie parki dla drugiego kolegi. O. Piękne plecy. Co wyglądają plecka. To jest wnuczek 901. Po córce 901. 4 lotki do zrzucenia. Tak wygląda gołąbek. Samczyk. O, i tu kolejna samiczka. I ona ma tych lotek wypierzonych. Praktycznie się już mocno spierzyła. A nie, zatrzymała pierzenie. Ma 3 spierzone i 7 nie, ale po prostu ona jest starsza, zatrzymała pierzenie, bo patrzę, że ma pełne skrzydło. Tak, 3 lotki spierzyła i zatrzymała. To jest imbretka na sztole. O, plecka. Tak wyglądają. No. Jak mówię, prześliczna samiczka. Tu kolejne gołąbki. Tu jest imbredowany samczyk na szaleńce. 3 lotki, nie, 4 do zrzucenia. W ten sposób wygląda. Cztery lotki ma do zrzucenia. Fajnie się już przepierzył. Są to wszystko młódki poszczepione. Młódki poszczepione. Wysyłam z 4. Tak, żeby je szło po prostu razem parować ze sobą. Wzajemnie, każdy z innego gniazda. Także tutaj nasza leńca zimbredowany.
ładny wyszedł, po dwójce dzieci szaleńca, znaczy dziecko szaleńca na imbret, taki mocny, bardzo mocny imbret. No i tutaj ostatni gołąbek, według mnie to powinna być samiczka, drobne nóżki, taka potężna samica powinna to być, ale tutaj pewności nie mam, trzy lotki z obserwacji, spokojny gołąbek, więc raczej samiczka, trzy lotki do zrzucenia. No więc to jest trzeci tutaj gołąbek, znaczy nie, no trzecia samiczka, ale zobaczymy. Także te gołąbki tutaj wysyłam kolegom. No, pakujemy je do pudełeczka, także tu jest pierwsza samiczka. Imbret sztolka. Tutaj jest druga samiczka, to jest akurat, ja tam koledze wspominałem, że ktoś nie odebrał, a miał zamówioną. Ona ma tu znaczniczek, także ze znacznikiem po mojej starej lotniczce. Także to też jest sztolej wanduny, ale to idzie, bo tu w sumie idą gołąbki dla dwóch kolegów. Jeden ma parkę, to są oznaczone znacznikami. No i tu jest właśnie samczyk do tej samiczki. Myślę, że będzie super gołąb. Jest to wnuk Ericha, po jego córce sztol, a jest naparowany ta samica na super samczyka. O, piękne plecy. Ej, nie wyrywaj się. Także tu jest do tej samiczki. On ma znacznik żółty. O. No i tu samczyk z drugiej pary. Wnuczek 901. No, po jego córce 901. Tu jest samczyk totalny imbret, czyli syn szaleńca naparowany na swoją córkę, która jest jednocześnie wnuczką i prawnuczką szaleńca, także bardzo, bardzo imbret naparowany na pokrewieństwo jeszcze na szaleńca. Samczyk piękny. No i tu ostatni. Myślę, że to powinna być samiczka, bo znając budowę matki, była taka potężniejsza. No to jest samiczka, zachowania samiczka, ale nie jestem pewien do końca. Może być tak, że się pomylę. Z tym, że koledzy będą za jakiś czas przyjeżdżać. Teraz im wysyłam łódki, a mają przyjechać sobie po samczyka, którego też zaprezentuję Wam. Jest to ojciec drugiego lotnika okręgu. Gołąbka, który 364 koeficjent wylatał na lotach. Wnuka 364, wnuk szaleńca zrobił. No więc najwyżej mi jakby to był samczyk, albo nie pasowało, najwyżej przywiozą i wymienią i też nie będzie problem. Także idą, a zawsze zawsze, że tak powiem, można się dogadać, gdyby wyszło, że nie wiem, nie jestem pewien, czy to będzie samiczka, zachowania samiczka, a życie pokaże. O, tutaj jest wspomniany samczyk, w ten sposób wygląda. Zaraz Wam go tutaj bliżej zaprezentuję. Jest to sztol Van Loon. Jak ktoś pamięta, na moich filmikach taką samiczkę, co uszkodziła skrzydło, znaczy lotki pstrom, no to jest jej syn. W sumie jego dziadkiem jest Rudy. Także tu są też Rude, tu są sztole, tu są Van Loony, krzyżówka wszystkich moich linii. No i on naparowany na szaleńce wydał mi właśnie wybitne gołębie 5137. Kolega sobie go zarezerwował, jest to ojciec mojego drugiego lotnika okręgu, także wydał znakomite gołębie, znakomity gołąbek. Jeszcze w ręce go pokażę, tutaj zaprezentuję go. Jedną lotkę ma do spierzenia, także jedna lotka mu do spierzenia została. O, ładne,
ładne, piękne oko. W ten sposób pstry. Jego siostra jest identyczna. Numer, ała, nie wyrywaj się, gamoń. Jego numer to 5137. Ej, nie szalej. Co tu mogę jeszcze jego więcej powiedzieć? Jego matka jest po starej sztolce. Co tu skacze? Matka. Tak, matka po starej sztolce i rudym. Ojciec jest. Matka jest sztol rudy, a ojciec jest z Van Luna i z Ericha, z córki Ericha. Oko piękne. Także tak wygląda. Tak jak wspomniałem, mam jego siostrzyczkę. Poszedłem po nią, żeby wam ją pokazać. Tu jest jego siostra, gniaździaczka. Numer 5138. Zawsze się mylę, czy on ma 37, czy ona. Ona ma w ogóle rewelacyjne oko, jeszcze lepsze chyba od niego. O, zarąbiste ma oko. Piękne oczko. Ach, gołąbki rozkoszują się słonkiem dzisiaj. Zadowolone. No i dobrze, słonko jest potrzebne. Bierzą się, jak widać, wesolutko. O, od razu kolegom odpowiem na pytania. Owszem, jest jeszcze tu parę młodziaków, które zostały niedawno też poszczepione i są z tych późniejszych. Tam na ziemi widać niebieskie, ale tu gdzieś też siedzą pomiędzy nimi. O, tamten nakrapiany. To są po moich superlotniczkach z gołębi lotowych, ostatnie młode jeszcze. Tu 2-3 sztuki dostały. A tu są młode z rozpłodu. One, tak jak żeście widzieli, mają różnie. 2, 3, 4 lotki zrzucone. Są częściowo się pierzą, jedne są już częściowo spierzone. Że fajnie na wiosnę pójdą w pary. Są tu jeszcze imbredy. Imbredy na szaleńca, coś ze sztoli szaleńców. No z tych moich podstawowych gołębi, po prostu gołąbki. A mewki tu siedzą, bo łatwiej mi karmić w mniejszej liczbie przedziałów gołębie. A tu są samczyki. Także jak koledzy będą chętni, to z tych samczyków tutaj można sobie coś otrzymać. Głównie roczniki 17, 18. No i moje starych kilka gołębi. Tak, jak koledzy są czymś zainteresowani, zadzwonić. Ewentualnie przyjechać też można, chociaż obecna sytuacja do tego za bardzo nie zachęca. Ale pozdrawiam, dobry lot, oby wszystko było, żyliśmy w zdrowiu, a reszta się sama poukłada, także telefon mój jest tutaj na filmie wyświetlany, także zapraszam do kontaktu telefonicznego.